że ten festiwal powstał, to jest tylko zasługa mieszkańców, wspaniałych mieszkańców, którzy chcą coś zdziałać dla tego miasta, chcą, żeby to miasto się rozwijało, nie tylko pod względem gospodarczym, ale także i kulturalnym, żeby zainteresować mieszkańców kulturą, która nie zawsze tu do małych miasteczek dociera, a przez organizację takich imprez ta kultura dotrze tutaj. I należy to też oczywiście za tę inicjatywę na pewno podziękować organizatorom, a także i panu burmistrzowi, który na pewno takie inicjatywy bardzo gorąco wspiera. Więc zapraszam wszystkich na Folk Film Festival. Stało się pierwszy folk festiwal rozpoczęty w Sianowie. No właśnie, największa radość. Czasami porywamy się na duże przedsięwzięcia. Mówię tutaj o grupie organizatorów, czyli członkowie GOT, Gminy Organizacji Turystycznej, Centrum Kultury, plus urząd oczywiście. I wydaje się, że jak na Sianów to jest coś za dużego, coś wielkiego, ale nie boję się. W Sianowie wśród takich ludzi, którzy organizują Folk Film Festival, nie boję się, że każde duże przedsięwzięcie wyjdzie. I jak widać już na początku to wychodzi. Pierwszy festiwal, ale to trzeba pamiętać, że będą następne.